Moi kochani, czas również na Boże Słowo. Chciałbym dzisiaj z wami poruszyć w ogóle tytuł dzisiejszego kazania w oczekiwaniu na Pana. Kiedy ja dowiedziałem się w moim życiu, że Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz na tą planetę Ziemia, ale nie już jako małe dzieciątko, ale jako Król Królów i Pan Panów. Byłem tak zdumiony, byłem tak zszokowany, że Pan Jezus przyjdzie, a ja jestem nieprzygotowany. Moja rodzina będzie nieprzygotowana. Miasto nieprzygotowane, ten kraj nieprzygotowany, cały świat nieprzygotowany. Ten temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa zmienił moje życie totalnie. I w moim sercu zrodziło się głębokie pragnienie mówić, opowiadać o Jezusie Chrystusie, który przyjdzie na ten świat. Który przyjdzie powtórnie po swój lud, po swój Kościół, po swoje dzieci. Nigdy nie zapomnę, kiedy ta informacja doszła do mnie. Wiecie, i kiedy już podjęliśmy decyzję chrztu, to mówię do mojej żony, słuchaj, zobaczysz, za 5 lat to Pan Jezus przyjdzie. Bo to już są te wydarzenia takie. Chrzest przyjmowaliśmy w 1992 roku, więc wiecie, jaki to był czas upadku komunizmu. Mówię, to co się dzieje. 5 lat minęło. Potem do żony mówię, słuchaj, ale teraz to już za 5 lat naprawdę Pan Jezus będzie musiał przyjść. Minęło 30 lat. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Że w moim życiu się nic nie zmieniło. Ja dalej głęboko wierzę, że jeżeli się wcześniej nic nie stanie w moim życiu, że ujrzę Pana przychodzącego na obłokach nieba. Patrząc na te wydarzenia, które teraz się dokonują, sobie myślę, Boże, jak długo jeszcze ten świat jest w stanie pociągnąć? Jak długo ten świat jest jeszcze w stanie funkcjonować w takim stanie, jakim on jest? Wszystko się sypie. Wszystko się rozwala. A człowiek za wszelką cenę próbuje to składać, ale czym bardziej przykłada wagę do składania, tym bardziej się to wszystko rozwala i nie pasuje. Dlatego dzisiaj chciałbym z wami przestudiować księgę Habakuka. Księgę bardzo króciutką, ale księgę, która jest również na nasze czasy. Bo również prorok Habakuk opisywał te czasy, opisywał właśnie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I teraz mamy proroka Habakuka. Habakuk to jest, wiecie, ten uścisk miłości, obejmować, imać się, przystępować. Co ciekawe, żyje również w czasach, gdzie jest kolejny prorok Nachum, ale prawdopodobnie żyje w czasach króla Manasesa albo jego syna Ammona. I teraz popatrzmy pierwszy rozdział, jaki jest skierowany. Zobaczcie, co prorok przeżywa. I czytam od wiersza drugiego. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na zło i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada, dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Kiedy włączymy dzisiejsze informacje ze świata, które są, czy nie widzimy tych rzeczy, które nasze oczy widzą, nasze uszy słyszą? Jak panuje spór, zwada, gdzie bezbożny osacza sprawiedliwego, już nie mówiąc, co się dzieje za naszą granicą. Dokądże, Panie, będę wołał, a Ty nie wysłuchujesz? Nie wiem, siostry i bracia, czy czasami w swoim życiu przeżywaliście takie doświadczenie, że wołasz do Pana Boga i nic. Wołasz do Pana Boga i nic. I wołasz, i wołasz, i mówisz w którymś momencie, Boże, czy Ty słyszysz? I brak odpowiedzi.
Czy dalej wołasz? Czy zaprzestajesz wołać? Korupcja, niesprawiedliwość. Tylko wiecie, to się dzieje w Kościele Bożym w tamtym czasie. To w Kościele Bożym te wszystkie rzeczy się dzieją. Patrząc na dzisiejszy świat, by można było powiedzieć, Boże, jak to długo, jak długo kłamstwo będzie tolerowane, jak długo ludzie będą oszukiwani, jak długo ta nieprawość będzie funkcjonować. Jak długo ten świat jeszcze potrwa? I teraz to, co jest tak bardzo ważne w naszym życiu chrześcijańskim, duchowym, a co ty na to? Jaki jest twój stosunek? Jak ty podchodzisz do tej nieprawości? Czy ciebie nie pociąga coś, gdzie może chciałbyś spróbować dotknąć, zobaczyć, jak to smakuje? Skoro wszyscy mogą, to dlaczego ty masz być inny? I Pan Bóg odpowiada prorokowi w 5 wierszu. Za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie. Ja za waszych dni dokonam dzieła, w które nie uwierzycie. No bo jak to można wierzyć, skoro 6 wiersz mówi, czytamy, bo ja pobudzę Chaldejczyków. Wyobrażam sobie Habakuka, który by chciał powiedzieć, Boże, to co? To Babilończycy, którzy są bardziej od nas niegodziwi? Którzy są o wiele gorsi od nas? To oni mają być narzędziem w twoich rękach? Widzicie, moi drodzy, jest wielka różnica między Babilonem a Izraelem. Bo Izrael miał poznanie Boga, prawa Bożego, standardów Bożych. A Babilończycy, tam wiele bóz było. Jeden z tych większych, Bel Marduk, tam wszystko można było. Tam nie było problemu, nie było grzechu, nie było nic. Tam mogłeś wszystko robić. Chciałeś seksu, poszedłeś do świątyni seksu i mogłeś uprawiać. To wszystko było dozwolone. Bo tacy bogowie byli. Ale dzisiaj, kiedy może patrzysz na ten świat, twoje poznanie, siostro, i moje poznanie, nasze poznanie jest inne. Bo wierzymy w tego prawdziwego Boga. I dlatego wina jest o wiele większa, jeżeli nas to pochłonie. A przecież to Piotr napisze w pierwszym swoim liście. Co napisze? Ale wy. Ale wy. To znaczy wy, siostry i bracia, jesteście jakim rodem? Wybranym. Rodem kapłańskim, ludem świętym. My nie możemy upodabniać się do tego świata. Nie możemy się upodabniać do tego, co jest w tym świecie, co panuje w tym świecie. My zostaliśmy powołani do czegoś innego. Kiedy Mojżesz zobaczył Boga, padł na twarz. Kiedy Izajasz zobaczył Boga, rzekł, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych war. Kiedy Daniel zobaczył Boga, padł na twarz nieprzytomny i brakło mu sił. Kiedy apostoł Paweł spotkał Boga, spotkał Jezusa Chrystusa, oślepł. Spotkanie z Bogiem albo będzie doświadczeniem pięknym, albo będzie doświadczeniem tragicznym. Wszystko zależy od tego, jaki wybierasz kierunek? A pokus jest co niemiara.
na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj nie musisz szukać. Może tak jak kiedyś jeszcze w dawnych latach. Dzisiaj masz wszystko pod ręką. Co prorok mówi? W 12 wierszu mówi tak. Boże mój, kiedy się dowiaduje, że to prawda, Babilończycy, nie daj nam zginąć. Powołałeś, aby dokonali sądu. 13 wiersz, twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Boże mój. I drugi rozdział, wiersz pierwszy. Prorok rozumie swoje zadanie. I mówi co? Muszę stanąć na swym posterunku. Udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co odpowie na moją skargę. Twoim i moim zadaniem to jest relacja z Bogiem. Twoim i moim zadaniem to jest udać się na basztę, wypatrywać pewnych niebezpieczeństw, czy w zborze zagrażają, czy w kościele zagrażają. Być czujnym, rozważnym. Jaki nieprzyjaciel, jaki wróg się może zakradać. Ale moim i twoim zadaniem jest być blisko Boga i czuwać. Czuwać nad tymi niebezpieczeństwami. Ellen White w książce Triumfujący Chrystus napisała tak. Zbliżamy się do ostatniego konfliktu, więc nie pora na kompromisy. Nie czas zwijać sztandar. Gdy bitwa rozgorzeje, niech nikt się nie wycofuje i nie dopuszcza zdrady. Nie czas składać broni i ulegać szatanowi w walce. Nie czas teraz osłabiać nasze wysiłki, popadać w ospałość i beztuszność. Wszystkie siły muszą zostać poświęcone Bogu. Ja nie wiem, co przyniesie następny rok i kolejne lata. Tylko Bóg wie. Ale możemy stanąć jako Kościół przed potężnymi wyzwaniami. Możemy stanąć jako ci, którzy Boga wielbią, ci, którzy Bogu oddają cześć. Naprawdę możemy spotkać się z czymś, co może przerosnąć nawet nasze wyobrażenia. I wtedy musimy sobie postawić pytanie, czy jesteśmy gotowi na to. Czy naprawdę nasze zaufanie, bliskość z Bogiem jest tak wielka, tak piękna, tak głęboka, że jesteśmy w stanie zaufać Bogu do końca. Wiem jedno, siostry i bracia. Potrzebujemy modlitwy. Nawet wtedy, kiedy nie ma odpowiedzi, to potrzebujesz więcej modlitwy. Nawet wtedy, kiedy może nie rozumiesz pewnych doświadczeń, które spotykasz, potrzebujesz modlitwy. Bo kiedy się modlisz i wołasz do Boga, jesteś bardziej w stanie głębiej wejrzeć w siebie. Dojrzeć może swój grzech, swój upadek i powiedzieć, Panie, nie wszystko jest tak, jak ja bym chciał. Nie wszystko jest tak, jak Ty byś mnie, Boże, widział. To, że oddałeś swoje życie i przelałeś swoją krew, Panie, pomóż, aby to może ten grzech, ta ułomność, ta słabość, aby mogła być zwyciężona i pokonana, porzucona. Pomóż, Boże, zachwycać się Tobą. Abym miał zachwyt nad Tobą, a nie zachwyt nad grzechem. Znacie numer telefonu z Księgi Jeremiasza 33:3. Tam Bóg jak gdyby zaprasza. Tam Bóg woła, również mówi do Jeremiasza. Wołaj na całe gardło, a odpowiem Ci. Wołaj, nie rezygnuj. Nawet jeżeli wszystko Ci się może wali, może Ci się nie układa w Twoim życiu. Wołaj. Ja Ci oznajmię rzeczy wielkie i niedostępne. Wołaj. Telefon nie jest zajęty. Nie musisz płacić.
Zawsze w każdej jednej chwili swojego życia, nawet może kiedy w nocy się obudzisz, możesz westchnąć: Panie, obudziłem się, ale nawet teraz chcę Ci podziękować, Panie, że mogłem się przebudzić, że jesteś naprawdę wielkim Bogiem. Potrzebujemy modlitwy, ponieważ potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy relacji z Bogiem, ponieważ potrzebujemy Ducha Świętego, aby się ostać w tym świecie, aby mieć siłę. A tą siłę jest w stanie dać tylko Duch Święty, Tobie i mi. Modlitwa to nie jest wydarzenie co jakiś czas, ale modlitwa to ma być i powinna być Twoim i moim życiem. To powinien być taki oddech naszej duszy. Czy jesteśmy gotowi, siostry i bracia, na pewne zmiany? Czy jesteśmy gotowi, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to jest w stanie wszystko zmienić, ukierunkować, wzmocnić wiarę i przybliżyć nas do naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Nie oczekuj wielkich rzeczy w swoim życiu, ale módl się o Boże dzieło w twoim życiu i o dzieło Ducha Świętego, a wtedy będziesz widział wielkie rzeczy. Zapomnij o sobie, a módl się za swoje siostry, za swoich braci, módl się za swój Kościół. Módl się za swoich przywódców. To ci pomoże nabierać sił. Jak długo? Jak długo, Panie? Czy czasami, siostry, bracia, czy Bóg się nie spóźnia? Nie macie takiego wrażenia, że Bóg jakby czasami się spóźniał? Czy spóźnił się do Łazarza? Czy 10 panien w tej przypowieści, które czekało na oblubieńca, ten oblubieniec nie nadchodził? Kiedy Izraelici byli w niewoli w Egipcie, czy Bóg się czasami nie spóźnia? Księga Ezechiela, 12 rozdział. I tam od wiersza 21 Bóg mówi: cóż to macie za przepowieść? Wydłużają się dni, a żadne widzenie nie sprawdza się. A Pan Bóg mówi: ale przemów do nich i powiedz tak: bliskie są dni, kiedy spełni się każde widzenie. Ja wierzę, że bliskie są dni, kiedy spełni się każde widzenie. Że zbliżają się te dni, kiedy czekamy to, co jest najważniejsze. Kiedy wypełni się ta niesamowita nadzieja powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ja wiem jedno. 30 lat temu, kiedy przyszedłem do Kościoła, my żyliśmy naprawdę więcej Ewangelią. Kiedy przyszedłem 30 lat do Kościoła, byliśmy bardziej zaangażowani jako Kościół, jako lud. Było większe życie, głębokie życie. My po prostu coś utraciliśmy przez te wszystkie lata, siostry, bracia. I mówimy sobie: no może fajno jest. No ten świat tak wygląda. Więc nie ma co przesadzać. Ja wiem, że mi coś brakuje. Może i wam coś brakuje. Ale potrzebujemy coś. Tego może nowego tchnienia, nowego odrodzenia, nowego zapału, nowej energii, nowej siły, nowej mocy w naszym życiu. Żeby ten Duch Święty porwał na nas na nowo. Wiecie, w tamtych czasach trzeba było walczyć o edukację, o szkołę, wykształcenie, pracę. Naprawdę trzeba było mieć relacje z Bogiem. Trzeba było na kolanach spędzać godziny. Panie, pomóż i ratuj. Ale dzisiaj soboty wolne. Nie ma problemu. Nie trzeba walczyć. I myślę, że coś Bóg zrobi. Coś Bóg uczyni. Ja nie wiem co.
żeby wstrząsnąć moim sercem, może i waszym sercem. Żeby wstrząsnąć Kościołem i powiedzieć: obudźcie się. Obudźcie się, bo ja nadchodzę. W waszych szeregach widzę za dużo obojętności. Dlatego Pan Jezus nawoływał: czuwajcie więc. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy oblubieniec przyjdzie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. O godzinie, której się nie domyślacie. Czuwajcie. I nieprzypadkowo później mówi tą przypowieść w 22 rozdziale. Kiedy wyprawia ucztę, przysyła gości, wysyła zaproszenia do gości. Ale goście co mówią? Pojąłem żonę, kupiłem pole, wróciłem do handlu. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś. Wylij na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spóźni. Nie opóźni się, na pewno się spełni. Ja wierzę, że jak tu jesteśmy wszyscy, to czekamy na naszego Pana, który pojawi się na obłokach nieba. I czasami może się wydawać, że się opóźnia, ale nie. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Akurat przekład warszawski nie oddaje tego tak dokładnie, ale inne przekłady, czy Biblia Gdańska, Zaręby i inne, pisze: a sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. Pan Bóg każdemu dał zaczątek tego ducha, ale do ciebie i do mnie należy rozwój. Rozwijać tą wiarę w Boże obietnice, w Boże Słowo. A sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. I wtedy czytamy dalej w 9 wierszu: biada temu. Bóg mówi: każdy odbierze zapłatę. I mówi: biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk. 12 wiersz: biada temu, kto buduje miasto na krwi. Biada temu, 15 wiersz, kto swojego bliźniego poi z domieszko swojego gniewu aż do upicia. Biada temu, kto mówi do drewna: obudź się. To, co widzisz, to, co się dzieje na świecie, ta nieprawość, ta bezbożność, to zakłamanie, przyjdzie czas. Przyjdzie czas, że każdy odpowie za to. Przyjdzie czas, że każdy zapłaci za to. Przyjdzie czas, kiedy każdy będzie musiał zdać rachunek Bogu. Nic przed Bożym okiem się nie ukryje. Nic. Pan Bóg wszystko widzi i Pan Bóg wszystko wie. Ale tym ludziom biada. Tym organizacjom biada. Tym kościołom biada. I dlatego najważniejsze jest to ten 20 wiersz: ale Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. Ale Pan jest, On był, jest i On będzie do końca z Kościołem, z Tobą i ze mną. On będzie do końca, On chce być. I kiedy Habakuk słyszy Boży głos, kiedy Bóg przemawia do niego, to znowu w tym trzecim wierszu, w trzecim rozdziale i w tym pierwszym wierszu czytamy: Panie, słyszałem od Ciebie wieść. Widziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie. W najbliższych latach objaw je. W gniewie pomnij na miłosierdzie. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Param. Jego wspaniałość okrywa niebiosa. Pod Nim jak blask, jak światłość, promienie wychodzą z Jego rąk. Tam jest ukryta Jego moc. Trzęsie się ziemia, gdy powstaje. Gdy patrzy, drżą narody, pękają odwieczne góry, zapadają się prastare pagórki. Jego drogi są odwieczne.
Co prorok tu widzi? Tak jak historycznie działał w życiu Kościoła Bożego Izraelu, i to jest ten odnośnik, prawda, do góry Param, Teman, tak później jest odnośnik, bo przecież trzęsie się ziemia, gdy powstaje, gdy patrzy, drżą narody, pękają wieczne góry. To tak jakbyśmy otworzyli Księgę Objawienia 6 rozdział i tam to wszystko jest wyszczególnione przy powrocie Jezusa Chrystusa. Jakie to piękne, kiedy możemy usłyszeć Boży głos w tym świecie zepsutym, a więc kiedy nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, to najpierw ja mam przyjść do Jezusa. Najpierw On ma wejść w moje życie, bo On mnie przyjmuje takim, jakim jestem, ale nie zostawia mnie tym, kim jestem. Zmienia na swój obraz, na swoje piękno, na swoje podobieństwo. Przed Nim idzie zaraza, a za Nim podąża mur. Jest różnica między morem a zarazą. Jest wielka różnica. Zaraza polega na tym, że człowiek po prostu bardzo szybko jest w stanie się zarazić jakimś choróbskiem, ale kiedy przyjdzie mur, to wtedy ludzie tysiącami, setkami, milionami umierają. I w historii Ziemi wiemy, że takie miały miejsce. Nigdy nie zapomnę, kiedy moja żona się obudziła któregoś poranku i mówi: ale śmiała niesamowity sen. Ja mówię: co to za sen? I moja żona mówi: śniło mi się, że mieliśmy udać się do jakiegoś bezpiecznego miejsca, że na świecie było pełno takich niebezpieczeństw i my po prostu uciekaliśmy. I my po prostu szliśmy. Na początku ta droga była taka fajna, szeroka, słoneczna. Potem, kiedy żeśmy dalej szli tą drogą, to ta droga stawała się węższa. Potem, kiedy dalej szliśmy, to nagle był również cień, czasami ciemność, czasami gałęzie uderzały w nas. Później pojawiły się kamienie, później pojawiły się wzgórza, a później po prostu coraz, po prostu ta droga była coraz większe wzniesienia. I ja mówię: Marek, ja już jestem zmęczona, ta droga coraz gorsza jest. A ty szłeś naprzedzie. Za nami szła cała rodzina. Wszystkich żona w rodzinie nie widziała. Rodzina dosyć duża, bardzo dużo rodziny jest w kościele. A ty mówisz: dawaj, dawaj, musimy tam dojść, dojdziemy. I moja żona mówi: kiedy opadałam z sił, wyszliśmy pod pewien taki wąwóz i tam popatrzyłam, a tam była góra. Pionowa góra. I z tej góry zwisała drabina na linach. I mieliśmy się wspinać po tej drabinie. Ale ja już nie miałam sił. Ja mówię: przecież ja nie dam rady się wspiąć po tej drabinie. A ty mówisz: dawaj, musimy wejść. To jest ostatni odcinek, który jest przed nami. I zaczęliśmy się wspinać. I moja żona mówi: w połowie drogi ręce mi mdlały. I mówi: ja nie mam sił. Ja już się po prostu muszę puścić. A ja mówię: dawaj, dasz radę. I moja żona mówi tak: kiedy popatrzyłam, byliśmy bardzo wysoko. I taka przyszła myśl, czy tam już nie pamiętam, jakiś głos: jak się spuścisz, to wszystkich pociągnie za sobą. I żona mówi: Boże, dodaj sił. I mówi: i wszyscy tam w te miejsce dotarliśmy. Kiedy patrzymy na historię tego świata, ten świat się zmienia na naszych oczach. Coraz więcej trudności przychodzi, wyzwań, przed którymi stajemy. Czasami jest to trudne, ale moi kochani, ale Bóg był ze swoim ludem w czasach starodawnych. I ja wierzę, jestem przekonany, że Bóg jest również dzisiaj ze swoim Kościołem, ze swoim ludem. Pytanie dzisiaj, które jest: czy dalej podążamy? Czy dalej podążamy za Jezusem? Czy dalej może próbujemy się zafascynować może czymś innym? Może diabeł przed naszymi oczyma chce coś powiedzieć, coś pokazać, coś pięknego do spróbowania?
Wiecie, nawet jak ta pandemia była, to czasami miałem wrażenie, że co niektórzy to więcej czasu poświęcają na to, co było, niż na Słowo Boże. I to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Absolutnie powinniśmy. Ale więcej czasu powinniśmy spędzać na kolanach i poszukiwać Bożej mądrości. Poszukiwać Boga w moim życiu. I teraz to, co prorok Habakuk przeżył. On doświadczył Boga w swoim życiu. On usłyszał Boży głos, mimo że ten kościół był w rozpłakanym stanie, no bo wiecie, jak rządził Manases, a wiecie, co to był? To był najgorszy król Izraela, który rządził w tamtych czasach. Nie było takiego łotra jak król Manases. Ale drań się na końcu nawrócił. I będzie zbawiony. I teraz popatrzcie, co pisze prorok, kończąc już tą księgę. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu. Na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu i weselił się w Bogu mojego zbawienia. Ależ niesamowita przemiana, metamorfoza u proroka Habakuka. Pozwólcie, że ja bym to troszeczkę sparafrazował. Straciłem pracę. Ale ja będę radował się w Panu Bogu mojego zbawienia. Nie mam za co opłacić mieszkania. I komornik zabrał mi samochód. Ale ja będę radował się w Bogu mojego zbawienia. Nie mam za co żyć. Nie mam za co kupić chleba, wyżywienia. Ale ja będę radował się w Bogu zbawienia mojego. Za mieszkanie nie płacę. Wyrzucają mnie na bruk. Nie mam gdzie mieszkać. Ale ja będę radował się w Bogu mojego zbawienia. Emeryturę mi zabierają, bo za dużo długów. Nie mam nic. Przychodzę do zboru i mówię, słuchajcie, nic nie mam. Po prostu nie mam nic. Pozwólcie mi się może wykąpać. Ale ja raduję się w Bogu mojego zbawienia. Gdybym przyszedł do waszego zboru i gdybym wam to wszystko powiedział i może miał wystąpienie, kazanie tak jak dzisiaj, to ciekawy jestem, czy byście tak po nabożeństwie, czy po kazaniu tak jeden do drugiego nie podeszli i byście tak nie spytali się, czy nic nie zauważyłeś u tego naszego brata? To chyba tam coś jest nie po kolei poukładane. Coś mu się pozmieniało. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Wiecie, był taki czas w moim życiu, kiedy mam jeszcze chwilkę czasu, kiedy byłem takim ewangelistą, misyjnym, misjonarzem, kiedy rozpowszechniałem różnego rodzaju książki, Pismo Święte, książki. Z żoną mieliśmy taką ugodę. Żona pracowała bardzo ciężko, i żona zabezpieczała wszystko. A ja tylko zabezpieczałem wyżywienie. A więc wszelkie ubrania, remonty, korepetycje, szkoła i tak dalej było na głowie żony. Ja tylko miałem w kolportażu zapracować na wyżywienie. I mówię do żony, słuchaj, no to ja będę robił zakupy, dlatego że żebym po prostu wiedział, ile mam środków i tak dalej, żeby potem żebyś nie była rozczarowana. Bo wiecie, w jednym dniu było więcej, a w drugim dniu było mniej. I żona zauważyła, mówi, to ja się w to nie wtrącam, to ty to rób, żeby tylko w lodówce było. W lodówce zawsze było w porywach, to tam do 3 dni. Zazwyczaj to było na dzień, na 2. I rozchorowaliśmy się wszyscy, oprócz jednego syna i psa. To cieszyliśmy się, bo przynajmniej jeden syn mógł z psem wychodzić,
Ale ja, żona i syn po prostu rozłożyła nas grypa. Wtedy jeszcze koronawirusa nie było, także to nie był koronawirus. I jeden dzień, ja tydzień czasu chorowałem, jeden dzień, no to wiecie jak to, no było co zjeść. Drugi dzień, no też było co zjeść. Ja jak miałem grypę i mam grypę, nie jem nic. Po prostu nic, tylko woda. Tak mój organizm funkcjonuje. Trzeci dzień, synowie, mamusiu, głodny jestem. No to wiecie jak to kobieta, jakiś tam ziemniak się znalazł, jakaś tam kasza, trochę jakiegoś tam ryżu trochę, mimo że żona tam ledwo funkcjonowała też, coś tam zrobiła. Ale przyszedł czwarty dzień, piąty dzień i chyba gdzieś tak szósty dzień. Naprawdę nie było nic. Autentycznie lodówka była pusta, nie było nic. Szafki były puste, ani ryżu, ani kaszy. Nawet pies był głodny. A psu dawaliśmy jeść, bo ja gotowałem. Nawet pies nie miał co jeść. I to był taki trudny moment. I żona mówi, słuchaj, jesteśmy głodni. Nie ma nic. Nie mamy nic. Po prostu. Ja mówię, słuchaj, chodź pomodlimy się. Pan Bóg jakieś da rozwiązanie. No ale my już się modliliśmy. Cały czas się modlimy. No ale klęknęliśmy, pomodliliśmy się. Po modlitwie synom się nic nie zmieniło. Głodni są. Tata, my jesteśmy głodni. Żona mówi, no to co mamy zrobić? Ja mówię, słuchaj, nie wiem. Pan Bóg jakieś da rozwiązanie. Żona też oczy załzawione, no bo wiecie, dzieci chcą jeść. Psa jakoś się tam ustawić dało. Pogłaskałem, wiecie, i tak dalej. Ale wołałem do Pana w duchu i sobie myślę, Panie Jezu, nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Pomóż Boże. Po 15 minutach ktoś puka. Otwieram drzwi w piżamie, listonosz. I mówi, ja mam przekaz dla Pana. Dla mnie przekaz? Nie spodziewam się. Tak, dla Pana przekaz. To były lata, początek 2000. Nie pamiętam dokładnie, 2001, 2002. I mówi, przekaz dla Pana 200 zł. W tamtych czasach, nie tak jak dzisiaj, to wiecie, to było coś. I sobie myślę, wow. Ale wiecie, co było najpiękniejsze? Na odwrocie, kiedy wziąłem ten przekaz, od listonosza dostałem, na odwrocie pisało tak. Wierzę, że jesteś w gorącej potrzebie. I to jest od Jezusa. Są pieniądze. Wow! Panie Boże! Pomodliliśmy, podziękowaliśmy. To było piękne. Nie zdążyliśmy wstać kolan. Ktoś puka. Szwagier przyjechał z piły. No zobaczył, że to szpital w domu mówi, o, to ja się boję, żeby nie zarazić. A ile tu leżycie? Ile, jak długo chorujecie? No ja mówię, no prawie tydzień. O, mówi, no to ty nie pracujesz. No nie. A, to może kasy nie masz? Wyciąga 150 zł, zostawia na stole. Pieniądze są. No ale syn był za młody, żeby mu dać takie pieniądze. Znowu ktoś puka. Koleżanka mojej żony przyszła. A to taka osoba, która jakby pogrzeb był, to ona też by się śmiała. Taki ma styl osoby uśmiechniętej. I mówi, a co wy, żeście tutaj się, mówi, rozchorowali? No tak. A wy macie co jeść? Żona mówi tak, nie, nie mamy nic jeść, lodówka pusta, nie ma nic. No mówi, to widzę tu pieniądze. No to mówi, to pójdę zakupy zrobię. Zrobiła zakupy. Zrobiła pierogi ruskie, jakiś tam bigos, zupę jakąś, coś tam. Jedzenia było pełno. Pan Jezus, gdy został powieszony na krzyżu, nie miał nawet zdziebka szmaty jakiejkolwiek, aby zasłonić swoją nagość. Zostawił wszystko. Całe niebo, całą chwałę dla Ciebie i dla mnie.
zostawił uwielbienie aniołów i przyszedł tutaj na tą planetę. Przyszedł, rodząc się tam razem ze zwierzętami, leżąc w żłobie. Nie rodzi się w królu, w pałacu królów, ale w stajence. Lecz ja będę się radował w Panu mojego zbawienia. Nie rzeczami znikomymi, srebrem czy złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, lecz drogą krwią Jezusa Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Siostry i bracia, nie zapomnijmy, jaka cena została zapłacona za ciebie i za mnie. Cokolwiek przeżywasz w swoim życiu, akurat studiowaliśmy na lekcji szkoły sobotniej. Dziękujmy Bogu, oddawajmy Mu chwałę, bo On jest Bogiem naprawdę godzien czci i uwielbienia. Dlatego moim pragnieniem teraz jest, abyśmy powstali, a ja się bym chciał się pomodlić. Drogi nasz ukochany, wiekuisty Panie, jakże z głębi naszych serc chcemy Tobie dziękować. Dziękować Tobie chcemy za wszystkie Twoje łaski. Dziękować Tobie chcemy za wszystkie błogosławieństwa. Dziękować Tobie chcemy za Twoją dobroć i za Twoją miłość. Dziękować Tobie chcemy za ludzi wiary, za proroków, którzy doświadczali trudne doświadczenia w swoim życiu. Że czasami wydawało im się, jak gdybyś Ty ich opuścił, jak gdybyś nie był z nimi. Panie, oni musieli przeżywać strasznie trudne chwile. Nie mówiąc już o tych, którzy byli prześladowani, zamykani w więzieniach, tułali się, Boże, w tym świecie, w znoju i trudzie. A mimo to Ty byłeś z nimi. Ty, Boże, opiekowałeś się nimi. Ty ich wspierałeś i nie zabrakło im chleba i wody. Panie, czekamy na Twoje przyjście. Czekamy na Twój chwalebny powrót, kiedy pojawisz się na obłokach nieba. Boże, jak dzisiaj wygląda moje zaufanie do Ciebie? Jaka dzisiaj jest ta moja wiara? Wiem, że potrzebuję, Boże, większej, głębszej, mocniejszej i piękniejszej tej wiary. Bo potrzebuję większego i piękniejszego zachwytu nad Tobą, nad Twoim Słowem. Boże, daj to, co jest piękne i cenne. Chociaż to może być trudne. To może być trudne doświadczenie. Ale wolę przejść przez trudne doświadczenie, niż zginąć w tym świecie. Pomóż moim siostrom i braciom. Nie wiem, jakie przechodzę doświadczenia. Ale jeżeli się pojawiają trudności w ich życiu, to dziękuję Ci za nich, że ich ratujesz. I dziękuję Ci, Panie, że im pomożesz. I dziękuję Ci, że ich wyprowadzisz z tych trudności i wyzwań, przed którymi stoją. Ale wiem, że to pomoże ich wzmocnić ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Modlę się za planami w tym zborze. Modlę się, Boże, za radą zboru, za starszymi, za całym zborem. Modlę się za tymi, którzy chorują. Modlę się za tymi, którzy przestali się pojawiać tutaj. Modlę się za tymi, którzy potrzebują Twojego dotyku, Twojego ożywienia, Twojego, Panie, namaszczenia, bo wszyscy potrzebujemy Twojego Świętego Ducha. Panie, nie daj nam zginąć, ale daj nam nowe życie, nowe serce, nowy impuls, impuls, nową nadzieję, abyśmy mogli, Boże, być tymi, którzy wspierają i zachęcają i którzy budują wiarę innych, bo czas, w którym przyszło nam żyć, to są czasy końca. Proszę Cię o wytrwałość, siły, a nade wszystko o ożywienie i wylanie Twojego Ducha Świętego w jak największej mocy, Panie, który mógłby nas porwać i wznieść te przedsionki wiary, nadziei, ufności i miłości do Ciebie i do Twojego Słowa, o co prosimy przez imię Pana Jezusa. Amen. Czytam z Księgi Objawienia, 22 rozdział. I pokazał mi rzekę wody żywota,
czystą jak kryształ wypływającą z tronu Boga i Baranka. I nie będziesz nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła, lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.